Epoka wielkich odkryć geograficznych rozpoczęła proces tworzenia przez najsilniejsze państwa europejskie kolonii, które były eksploatowane z bogactw naturalnych, a wpływy z nich zasilały metropolie, czyli w tym znaczeniu słowa państwo, do którego dana kolonia należy. Taką politykę określa się mianem kolonializmu. Początkowo proces ten dotyczył szczególnie Ameryki, jednak w XIX wieku rozszerzył się na obszary Afryki i Azji. Proces kolonizacji napędzany był kilkoma różnymi czynnikami. Szczególnie istotnym było poszukiwanie zasobów naturalnych umożliwiających pracę i rozwój przemysłu oraz zdobycie rynków zbytu dla produkowanych przez siebie towarów. Zapewnienie bezpieczeństwa na szlakach handlowych z kolonii do metropolii wymagało tworzenia systemu baz, w których okręty i statki mogły uzupełniać zapasy. Stało się to szczególnie istotne w czasach, gdy coraz powszechniej zaczęto używać do napędu jednostek morskich maszyny parowej. Kolejnymi czynnikami było poszukiwanie taniej siły roboczej oraz przekonanie Europejczyków o ich wyższości cywilizacyjnej, przez co opanowanie ziem prymitywnych wspólnot i państw postrzegano jako misję mającą zagwarantować im rozwój. Od XIX wieku kolonizacja Afryki, która do tego momentu ograniczała się właściwie tylko do wybrzeży, zaczęła sięgać coraz mocniej w głąb kontynentu. Na przestrzeni lat 80. właściwie cała Afryka została podzielona pomiędzy Wielką Brytanię i Francję oraz w mniejszym stopniu Niemcy, Belgię, Włochy i Portugalię. Na całym kontynencie pozostały tylko trzy niepodległe państwa – Maroko, Liberia oraz Abisynia. Proces rozszerzania posiadłości europejskich miał miejsce przede wszystkim dzięki kompaniom handlowym, czyli zrzeszeniom kupców zajmujących się handlem międzynarodowym, które często inspirowały oraz opłacały kolejne wyprawy. Inaczej sytuacja kształtowała się w Azji. Tam Europejczycy również prowadzili ekspansję, jednak często natrafiali tam na kultury, które już od wieluset lat dysponowały własną tradycją państwowości. Przez to często udawało się zapobiec klasycznemu podbojowi. Chiny, jedna z najstarszych cywilizacji, mimo wspaniałego dorobku w XIX wieku przeżywały kryzys. Słabnąca władza centralna, mimo ogromnego potencjału, nie była w stanie zapewnić państwu odpowiednio silnej pozycji względem Europejczyków. Efektem tego była utrata kontroli nad poszczególnymi miastami czy dzielnicami miast portowych na rzecz przybyszów z Europy. Dodatkowo słabe cesarstwo akceptowało niekorzystne umowy handlowe i nie było w stanie uniknąć wtrącania się państw ościennych we własne sprawy wewnętrzne. Indie od XVII wieku były stopniowo opanowywane przez Brytyjczyków. Ekspansję prowadziła tutaj do 1858 roku Kompania Wschodnioindyjska, kiedy to całość kontrolowanego przez nią obszaru przejął rząd brytyjski. Dzięki ogromnym zyskom czerpanym z tej kolonii, Indie określane były mianem perły w koronie brytyjskiej. W drugiej połowie XIX wieku Wielka Brytania została największym mocarstwem kolonialnym globu. W początkach XX wieku kontrolowała 1/4 terytorium świata. Symbolem tej potęgi stała się królowa Wiktoria. W Azji Południowo-Wschodniej duże obszary udało się opanować Holandii oraz Francji. Pod koniec XIX wieku do rywalizacji kolonialnej próbowały się włączyć Niemcy, Stany Zjednoczone oraz Włochy. Jednak w tym momencie zasadnicza część tortu była już podzielona. Fakt tak późnego dołączenia się tych krajów do kolonialnego wyścigu i niewielkie ostatecznie w nim zdobycze stały się źródłem poważnych napięć i jednym z powodów wybuchu I wojny światowej. Jednym z państw, które oparło się kolonizacji, była Japonia. Ten wyspiarski kraj do połowy XIX wieku pozostawał właściwie w całkowitej izolacji, nie wpuszczając na swoje terytorium Europejczyków. Jednak od lat 60. XIX wieku wkroczył na drogę głębokich reform, w trakcie jednego pokolenia dokonując gigantycznej transformacji i skoku technologicznego, dzięki któremu na początku XX wieku stał się jednym z najpotężniejszych mocarstw na świecie. Jako pozytywne skutki kolonializmu wymienić należy rozwój infrastruktury kolonii, porty, kopalnie, drogi, wprowadzenie europejskiego systemu kształcenia i nowoczesnej administracji, dostęp mieszkańców kolonii do osiągnięć cywilizacyjnych oraz umożliwienie części mieszkańców wyjazd do metropolii, na przykład w celach edukacyjnych. Jako negatywne skutki kolonializmu wymienić należy rabunkową eksploatację kontrolowanych obszarów, eksterminację całych grup sprzeciwiających się kolonizacji,
oraz zanik tradycyjnych kultur i wierzeń. Polityka mocarstw kolonialnych prowadziła do szeregu napięć i buntów wewnątrz kolonii. Do największych należało powstanie Sipajów w Indiach, czyli indyjskich żołnierzy na brytyjskiej służbie, które w konsekwencji doprowadziło do zniknięcia Kompanii Wschodnioindyjskiej. W Afryce najgroźniejszym okazało się być antyegipskie powstanie zorganizowane w Sudanie przez Mahdiego. Rosnący popyt na chińskie towary luksusowe doprowadził do powstania niekorzystnego bilansu handlowego w wymianie z Chinami, a w związku z tym do odpływu kapitału z Wielkiej Brytanii. By ten trend odwrócić, Brytyjczycy zaczęli sprowadzać do Chin duże ilości narkotyku opium, którego pojawienie się i spożycie zaczęło stanowić z jednej strony problem dla chińskiego społeczeństwa, a z drugiej zaczęło powodować odpływ kapitału z Chin. Te dwa trendy, za którymi stała dodatkowo obawa przed wzrostem wpływów europejskich w Chinach, doprowadziły do wybuchu wojen opiumowych, w których Chińczycy ponieśli sromotną klęskę, a sam kraj został podzielony przez Europejczyków na strefy wpływów. Kolejną próbą wyzwolenia się Chińczyków było powstanie bokserów. Nazwa powstańców pochodzi od tajnego stowarzyszenia, którego symbolem była zaciśnięta pięść. Zryw został szybko stłumiony, a same Chiny stały się właściwie europejską półkolonią.